Cześć, siemanko, witajcie w Kręcik Pistoleta na osadzie, kolejny odcinek, odcinek 13. Teraz oczywiście odbieram sobie kontrakt na pole 65. Fajne pole, w części pół tysiąca. Fajne pole tutaj się zrobiło. Fajne pole ogólnie, takie ciekawe. Tutaj zagajnik. Tutaj parę słupów. No ciekawie, ciekawie. 45 tysięcy na koncie. A na sam start kupuję sobie łąkę. Pole numer 61. Według tego mam 7200, ale na sklepie powinna stać moja zgrabiarka. Stara, oczywiście. Trzeba ją sprzedać za 3800. Sprzedaj. No, jak już sprzedajemy, to trzeba coś kupić, tak? Najlepiej to, co się sprzedało, to przydałoby się kupić. Dlatego wchodzę w kategorię skrabiarki, gdzie się widziałem. Technologia Bell? Nie. To jest skrabiarki. To miał być ten kum za 8 tysięcy, tak. Kup. 4, prawie 5 metrów to skrabiarka ma, no to dosyć duża skrabiarka. Ale dobra. Więc palę mojego niedźwiadka i jadę kosić łąkę. Bo taki jest plan na odcinek. Skosić łąkę, zgrabić i pozbierać ją. Na kiszonkę. No i jak starczy czasu, no na pewno starczy czasu. A może i nie starczy, nie wiem. No to trzeba będzie jeszcze... Jak starczy czasu, to to... No to jeszcze się uprawi to pole koło gospy dokończyć. Dokończyć uprawę się, może tak bardziej w sumie to by już zrozumiało. Czterdzieści siedem. No to jest moja. Czekaj, jak to się badało? Właśnie zapomniałem. A tu jest. Dobra. Bo tu jest zapłać, a nie poproś. Dobra, nie ważne. Kosiarkę się rozłoży. A przejadę tak w sumie niestandardowo. Bo przejadę pierw w tą stronę. Ciekawe, czy ona, czy ten mój ustosik na hasforce pójdzie. Czy lepiej mu polowe wrzucić, tego nie wiem. Zaraz zobaczę. Pani, aż tak daleko to tam nie pójść, bo to nie jest moja łąka. Ale trochę powinna zejść z tą łąką. To jest 3 metry kosiarka. Trochę powinna mi zająć czasu. No ale... Chodzi o to, że jak już będzie pierwsze kółko zrobione, to najgorsze, bo to pierwsze kółko zawsze jest najgorsze. Jak już to pierwsze kółko będzie szło, to te, jak już to pierwsze kółko będzie zrobione, to już będzie szło. No tak jak mówiłem, bo wtedy tutaj kosiłem, to już tutaj musiałem zakręcać i nie mogłem dalej jechać kosić. A teraz będę miał więcej do koszenia, to też to trochę inaczej pójdzie. Dobra, tam pod tamten rów, sam rów nie będę kosił, no bo bez sensu. No i to jest ta słynna górka, gdzie mój Ursus zawsze tutaj siada. No i łogi nie kosimy, to i tak odrośnie ta trawa, więc... Czy ja teraz skoszę, czy nie skoszę, to jeden pies. Przydałoby się jakoś ładnie od narażnika zacząć kosić. Oczywiście pole numer 47, czy tam łąka, nie jest nawieziona. Ani wapnem, ani nawozem. No bo ja ją kupiłem 2 minuty temu. Jak było widać. Ale czegoś mi brakuje tutaj w tym wszystku i już wiem czego. Dokładnie tego mi brakowało. W offset 30. Zapomniałem to przed odcinkiem ustawić. A może to lepiej. W sumie lepiej na tym offset. Na tym. Na 30 by się lepiej kosiło. Tutaj to pierwsze kółko niż na 60, ale dobra. Ogólnie godzina 9:48 jak widać. Więc dosyć wcześnie. Jeśli chodzi o farminga, tak. No bo w realu jest 18:27.
Oczywiście dnia 12 czerwca, poniedziałek. Więc seria idzie płynie. Co ja chciałem powiedzieć? Seria ładnie płynie do przodu. Leci do przodu sobie. Nie widzicie, odcinki są co tydzień nagrywane. Zresztą w sumie... No nie, na tym. Na M-Creaku nie mogę tego powiedzieć, że co tydzień jest nagrywany odcinek, no bo tam jest co dwa tygodnie nagrywany. Chyba. On prawie co trzy. Zależy jak wypada odcinek. No ale najczęściej te 3-4 dni mam wcześniej nagrany odcinek. Zawsze staram się 3-4 dni wcześniej mieć nagrany odcinek. Bo czasem coś wypadnie. Co rzadko się zdarza. Ale... Czasem ktoś będzie chciał grać w CSK, no to wtedy mogę iść, jak mam wcześniej nagrany odcinek, no to wtedy mogę sobie iść i nie muszę się spinać wtedy z odcinkiem, że nie ma. No a wtedy dzień prędzej mogę sobie na przykład wrzucić ten odcinek. Chociaż zazwyczaj tak wrzucam dwa dni prędzej, zależy w sumie. Bo najczęściej od razu po nagraniu wrzucam odcinki na YouTube'a. Żeby potem mi to się na dysku nie walało i bo ja potem zapomnę, z czego to jest odcinek. Znaczy z czego to wiem, ale zapomnę, co wtedy robiłem i wtedy muszę odcinek odpalać i zobaczyć, co robię. I co to na it, to mnie robota. A jak mam nagrane i powiedzmy pół godziny później sobie wrzucę. Ale najczęściej to jest tak. Skończy się odcinek. Zrobię miniaturkę, no to jest 5 minut. No i wtedy już praktycznie się odcinek zaczyna wrzucać, tak? Ostatni chyba podjazd pod tę górkę. Bo kolejne kółko już powinno być płaskie. O, dobra, zmieściłem się, bo plus te krzaki jak tak nakręcam, to trochę nie widać. Widzicie, już bym dawno tutaj musiał kręcić w kółko po tym samym, ale tak jadę sobie dalej prosto i fajnie to idzie, ta łąka. Fajnie w ogóle ta łąka, że kupiłem tą łąkę. W ostatnim odcinku się namyśliłem, żeby kupić łąkę. Znaczy kupić łąkę. Nie powiedziałem tego wprost, że kupię łąkę, tylko między odcinkami sobie wpadłem na ten pomysł, że zarobię sobie pieniądze z kontraktów. No i sobie zarobiłem pieniążki z kontraktów i kupiłem sobie łąkę. A to, że kupiłem łąkę, no to nie będę robił siana, no bo mam siana dużo. Znaczy dużo, no na razie mi starczy siana. Do następnego roku starczy, no bo mam tylko 4 krowy, tak? Nawet się jeszcze nie ocieliły. No to był ostatni przejazd, bo teraz już widzę, że bardziej równo będzie. Wiem, że wtedy też powiedziałem, że będzie ostatni przejazd, a jednak nie był. Kurde, no Żydy robię. Ale dobra, już nie będę tego poprawił, bo jest przesady. Zielone światło, mam zielone. Nie no kurde, ten zanach to ciągle w radu leci, to... To sobie utrwalisz ten tekst w głowie. Ale żebym teraz się wściął perfidnie. Zaraz chyba nie będę tutaj poprzeczniaka robił. Myślę, że jeszcze jeden taki nawrocik i nie będę chyba już poprzeczniaka tutaj robił. No bo nie ma sensu, tam w sumie od tych krzaków też już nie będę robił. O, król gra w 17. Też ciekawa wiadomość. No tak jak mówiłem, teraz już normalnie wchodzi. Znaczy no zwolnię do 16, no bo tak, ale... Ale po tym okrążeniu już nie będzie zwalniał. Bo widzieliście, ile skosiłem już kosiarką. Więc teraz już będzie dobrze szło. No a jak będzie godzina dzisiaj od sweta? Przepraszam. No ale mi się tak zbierało, że już musiałem to zrobić. Bo jakbym wstrzymał, to było niedobrze, bo by mi łeb rozsadziło. Dobra, trzeba to poprawić, bo... Jakiś ciul tutaj kosić nie umie. No i dobra, i trzeba kosić dalej. Jak fet na osadzie będzie godzinny odcinek, to nic się nie stanie, nawet w sumie będzie lepiej. Wtedy po odcinku nie będę musiał siedzieć. Przecież teraz już grabianie powinno pójść, no bo wiadomo. Tam miałem chyba 2,5 metra, a teraz będę miał prawie 5 metrów. No 4,7 no.
No to będę miał, można powiedzieć, że dwa razy taką zgrabiarkę jak wtedy miałem, tak? Czyli że teraz ja bym robił jeden przez, a wtedy robiłem dwa. No ale onkę sobie tutaj Fezę kupiłem, więc... Więc zgrabienie w sumie zejdzie tyle samo co tamtej łąki, tą małą zgrabiarką. No ale wiadomo, tak? Że trzeba się z tym liczyć. No i teraz to się przyjemnie na łące tutaj robi coś. Fajnie się kosi. Zgrabiać też powinno się fajnie, no bo no zgrabiarka, wiadomo. A zbierać się będzie też fajnie zbierać prawdopodobnie, no bo mam fajny zestaw do zbierania. Nie będę mówił jaki. Nie będę się zdradzał. Spodobał mi się ten ciągnik, nie powiem, że nie. Bo spodobał mi się ten ciągnik. A od premiery gry za cholerem się ten ciągnik nie podobał. Ale tak na misji... Ostatnio robiłem misję na siano. Na siano? Nie, na kiszonkę. Chodzi o Waltra G-Series, co w ostatnim odcinku owijałem belki. Na początku, tą Waltrą. Ona na tym kolorze taki... Na kontraktach ten kolor taki brzydki był. Potem sobie ją włożyłem. Włączyłem ją w sklepie. Jak sobie patrzę i patrzę na tą Waltrę. Że nawet mi się spodobała. Kto wie, może tutaj po Orsusie będzie kolejny taki ciągnik, może taki ciągnik będzie kolejny tutaj kupiony. Jakiś nowszy, a potem zobaczymy, może coś starszego się kupi, ale silniejszego. Nie wiem. Zobaczę. Wiadomo, no to jest dopiero początek serii, to jest drugi sezon, tak? To jest dopiero drugi sezon, no ale już 13 odcinków jest, więc... Więc trzeba tu się trochę bujać z tą serią do przodu. No nawet Biedaka, oni mają 120 odcinków chyba... A sezon to nie wiem, który, no bo nie oglądam. Ale mniej więcej widzę po miniaturce, że... Po miniaturkach widzę, że oni tam dosyć długo jednymi ciągnikami jeżdżą. Nie wiem. Nieraz tak odbije ta kierownica dziwnie, że nie wypuścić klawisz, a on jeszcze przytrzyma i to tak... Ale to tylko w tych Ursusach tak mam. W siódce mam tak samo. Ale w tych dużych zagranicznych już normalnie ciągniki skręcają i wszystko. Nie wiem. Dziwna sprawa. Ale to już mówiłem na początku chyba, jak kupiłem tego Ursusa. I na początku tej serii mówiłem, że te koła tak trochę przytrzymują. Jak dużej krawędzi przytrzymać, to on od razu ci nie puści kół. Tylko się tak przytrzyma sekundę, nie? I to tak... Nie wiem w sumie jak to powiedzieć. To tak trochę dziwnie się steruje czasami tym. Czyli ogólnie się przyzwyczaiłem do tego, no bo gram tutaj na tej serii, no to... Tylko się przyzwyczaiłem do tego, ale na początku tak... Trochę ciężko było się do tego przyzwyczaić. Ja już dawno klawisz puszcza, a on jeszcze koła ma skręcone, więc o to mi chodzi. No i dobra, slip disk 300. Dobrze, ja sprzedałem tą mewę, bo tam był 1,70 m. No jak to szło, to kosiarko wolno. Chyba najgorszy możliwy sposób do nawracania sobie wybrałem, czyli robić pętelkę. Najgorszy sposób, bo najdłużej schodzi. A najszybszy chyba jest teraz w prawo tutaj odbić. Czyli zrobić tak i od razu tak, o. I bez żyda, tutaj się wcinasz trochę dalej. Jest ładnie pokoszony. No było 27, jak zaczynałem odcinek, a jest 37, no to 10 minut zeszło takie koszenie łąki. Czyli jak zejdzie mi 15 minut grabienie, albo 10, no to będzie 20, powiedzmy 25 minut będzie odcinka. No bo teraz jeszcze będę jechał wycieczkę do sklepu, będę miał.
Więc trochę zajdzie. Tu nie ma drogi przecież. O, no. Dawaj już sosik. Elegante. No jadę po tą zgrabiarkę, bo chcę zobaczyć jak to będzie szło tą zgrabiarką. Ale powinno iść fajnie. 18 na godzinę chyba będzie szło. Dobra, nie widać, nie widać. Nie było widać żadnego auta za budynku, więc wyskoczyłem. O! No tak, zapomniałem, że tu 30 tutaj. Ja to w sumie zdradziłem, co będzie w kolejnym odcinku, ale dobra. Tak, prędzej czy później byście się domyślili, co będzie w kolejnym odcinku. No bo skoro teraz robię sianokosy, znaczy siano kiszonkę w sumie bardziej. No to w kolejnym odcinku przecież siewów jeszcze w tym sezonie nie było. Więc gruntem rzeczy i tak byście wiedzieli, że to, że były siewy. Nie, dobrze, ja sobie tą szybką skrzynię wziąłem, bo to ratuje życie mi. Tak przyjemnie się tym ursusikiem jeździ, 42 na godzinę. Moją 904. W sumie taki niestandardowy model. Bo zawsze, jak brałem czwórkę, no to 10-14 od razu jechał. Zawsze 10-14 od razu wjeżdżało, bo... Wjeżdżało 10-14, no bo było najmocniejsze, bo tam miało 100... z koni chyba. Czy tam lekko ponad 100. Ale chyba 100 koni, a tutaj to tak... 80 koni chyba jest. Ale fajny ursusik. Polecam. Dawaj, 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 podejrzyj. O, stoi moja nowa zgrabiareczka. I teraz wsteczny. Może to tak nie do końca było najlepszy pomysł. Ale hamulce mógłby mieć lepsze trochę. Dobra. No i jedziemy grabić, bo fajna robota teraz się zacznie. Bo zgrabianie to ja uwielbiam zgrabiać. Nie wiem czemu, ale to jest na łąkach ja najbardziej lubię zawsze zgrabiać. Przetrząsać nie lubię zbytnio. No bo to jest taka trochę nudna robota. Ale zgrabiać zawsze uwielbiam. Nie wiem czemu, ale zgrabianie zawsze kochałem od początku. No, może druga strona być trochę, co? Tu tych haszczorów to może dwa razy sobie odgrabię. Gdyby tak blisko było, z tych haszczorów tutaj nie leżą. Bo sobie tak zrobię. Ale zanim sobie zrobię tak, no to pierw zrobię sobie kółko. No i teraz to zgrabianie wygląda, nie? Pięknie. Podoba mi się to. Cały pokos na raz biorę i to mi się podoba. Czyli w sumie można powiedzieć, że tyle ile razy jechałem kosiarką, to tyle razy będę to będę tyle razy z grabiarką jechał. Bo ja po tej mojej nowej przetrząsarce, po tej nowej kosiarce przetrząsałem? Tak. I dwa pokosy na raz trzepałem. Tak jakoś było. Tutaj tak wygląda, że całe biorę i na połowę drugiego rzuca, więc chyba dwa przejazdy to będą trzy. Dwa przejazdy z grabiarki to będą trzy przejazdy kosiarki. Nie. Nie wiem. Zobacz, sesu zaraz będę widział, jak będę grał. No. Bo tutaj mi to zaraz wszystko odpowie na to pytanie. 5 i 10, no w sumie to, jakby nie patrzę, no to prawie 10 metrów będę grabił, tak. 9 z hakiem, więc powinno 3 przejazdy brać. No tutaj, jak powiedziałem, odgrabię sobie to od tych krzakorów, no bo żeby... Wiadomo.
Nie mogę, jak to się trzepie zawsze te zegarki. No, a tak, kurczę, na styk wykręciłem. W sumie to powinienem kawałek cofnąć, ale dobra. Ole, gruby pokaz się zrobił. Jo, pierdziel. No, można powiedzieć, że z trzech... No tak, no, powiedzieć, że z trzech przejazdów to zrobiłem go. Nie, nasz takich grubych warchlonów to nie będę robił, no bo ja tego wtedy nie zbiorę. No, tak jak mówiłem, dwa przejazdy, trzy przejazdy. Dwa przejazdy z grabiarki to trzy przejazdy kosiarki, no. O to mi chodziło. No, ale tak jak powiedziałem, to tak się stało. Do tyłu. I teraz ciekawe, czy mi pokaz rozwali, bo to zawsze w starych farmingach się rozwalało. Ale tutaj widzę, że nie. Bo zawsze w starych farmingach, jak zgrabiarka była włączona, jak się przejechał przez pokaz, to zaraz ono złapało, że halo, tu jest coś do zgrabienia i to zawsze przegrabiało. Nie? No ale to taka tam mała ciekawostka, która nikogo pewnie nie interesuje. O, teraz na przykład opuściłem, no to mi przegrabiło, no to okej. Okay. Ale wtedy nawet jak w powietrzu miałem zgrabiarkę, to łapało. Dobra, postaram się to jakoś w miarę szybko pograbić. Kurde, nie patrzyłem, która była, jak zaczynałem tutaj grabić. Ale dobra. Oczywiście idzie nawrotka u sąsiada na łące. No bo zawsze sąsiada na łące się najlepiej nawraca. No po co mam się męczyć na moje łące z nawracaniem, jak mogę do sąsiada wyjechać, tak? No ale wiem, że zaraz będzie 20 minuta. No więc jakieś około 50 minut będzie odcinka. Miniaturkę sobie, znaczy tutaj już sobie zostawię na łące, no bo fajną miniaturkę tutaj zrobię później. Nie wiem, może backupa bym zrobił sobie save'a. Gdybym pomyślał nad jakąś fajną miniaturką. Że tutaj się zgrabia, wiadomo. A obok na przykład ciągnik z samozbierającym. No nie wiem, nie wiem. Albo i nie. Nie wiem, zobaczę komuś. Ja coś wymyślę na miniaturkę, nie bójcie się. Ale fajnie idzie to grabienie, podoba mi się. W sumie wczoraj, czyli w niedzielę, tą samą robotę robiłem na Woli Brudnowskiej, bo też zgrabiałem siano. I tak mi to szybko poszło, że... No, szybko mi poszło, no bo tam w sumie miałem... Można powiedzieć, że dwie małe łąki. A razem miałem... Nie no, tyle co tutaj to nie, to trochę mniej miałem. Ale to dosłownie niedużo. Dużo mniej nie miałem niż tutaj.
No jakbym tak w sumie, no może nie połowę, ale 1/3 tej kupionej łąki, co teraz jest, bym odciął, no to tyle miałem do grabienia, tak? Więc to tam, no tam około 10 minut miałem zrobione. Tylko tam trochę kręcenia było więcej niż grabienia, ale wiadomo co chodzi. Ale robotka szła. I o to mi najbardziej chodzi. No i dobra, albo czekaj, 20 minut już odcinka jest. Ja sobie uformuję jeszcze jeden pokos. I pójdę w sumie po zestaw do zbierania. I tutaj już będę powoli zbierał, i potem sobie miniaturkę na odcinku zrobię. Pokażę wam. No bo teraz dostałem wizję na miniaturkę, więc warto by ją wykorzystać. A najczęściej się tak zdarza, że tutaj akurat na flecie, na osadzie mi się najczęściej to zdarza, że miniaturki robię w czasie odcinka. No bo na innych seriach to zawsze po odcinku albo przed odcinkiem jest zrobione. A tutaj akurat tak najczęściej się zdarza, że jakiś kadr mi się ładnie podoba i po prostu robię miniaturkę z tego, tak? Po tym wy to widzicie na miniaturce, tak? I tyle. No i dobra, idę pod ten zestaw do zbierania, bo raz wyjdzie tak, że całą łąkę pozgrabiam i w ogóle miniaturki sobie nie zrobię. To by dopiero jajce, bo jakbym całą łąkę zgrabił, a miniaturki by nie było. No to ci bym sobie zrobił. Dobra, Ursus stop. A ja idę sobie pozbierać. Pierwszym szczepę sobie zbiorę. Potem chyba sobie miniaturkę zrobię. Albo od razu sobie zrobię. Oczywiście Valtra G105. Najmniejsza walterka jaka jest. Bo ona może mieć chyba 140 koni maksymalnie. Ale to ona ma tą fajną skrzynię już, bo ona ma tą... tą bez wajchowania biegów, o to mi chodzi. Ale i tak, no. Na pewno mogę sobie to wyłączyć. Fajna walterka, taka w sumie niecodzienna ta waltra. Może z dołu taką miniaturkę? Bo w sumie zawsze robię z góry miniaturki. O, ty jakby taką miniaturkę zrobił? Tylko nie wiem, czy F12 to działa. No nie zadziałam, no niestety. A ja mogę fly modem sobie z... zlecieć niżej niż postać? No niestety nie. No, taka mnie tylko to spoko, ale bym wolał z dołu bardziej. Dobra. Czekaj, jeszcze raz. Tak. Udało się? Chyba się udało zrobić. Dobra, niech mi to oddali i teraz Hood Visibility trzeba włączyć i tyle.
Dobra, zbiorę sobie tą jedną przyczepę i wtedy dokończę grabić. No i dobra. Ale to dosyć szybko będzie z tego, chyba co widzę, to lecieć do tej przyczepki. No bo ona ma tylko 16 metrów sześciennych. Bo to jest ta najmniejsza po tingerkach. A z przejazdu dostałem 7 ton, więc... Więc dwa po końcu i będzie palma. Więc tu nie spoko wiadomość. To w sumie też można różnie patrzeć na to, bo no to był akurat ten krótszy pokos. Ten jest lekko dłuższy. Więc to też tak. No. Widzicie? Zagarnąłem gdzieś tam na poprzeczniaku, na przejazdach. Zagarnąłem trochę trawy. I już nie dojechałem do końca. Ale i tak bym musiał zabrać to z poprzeczniaka i tak, więc... I tak będę to zaraz z poprzeczniaka zbierał i tak, więc... No, jeden pies. Czy ja to zabiorę teraz, czy zbiorę to... Powiedzmy na końcu, tak? Bo i tak mi to życie nie zmieni i tak. Oczywiście będę sypał na nowy silos, żeby nie było. No i ta walterka! O, bym rozsadził nową walterę. Którą sąsiad sobie wypożyczył. No dostał po prostu. Dostał sobie na testy. A że sąsiad musiał wyjechać do miasta, no to... A on tam się na kosy sobie robi. Nie tu! Okej, ten silos. Przyjadę sobie po moim polu. No ale zanim ziemi, to tutaj trzeba bromami będzie paść. O! O, patrz, GPS-a nawet to Waltra. Nie no, świruje, przecież... Klikłem sam tego GPS-a. Ale dobrze, dobre to jest, że sklikam i on cofa od razu. A nie muszę tak jak... A tak jak w sensie rewersu używać. Ale wiadomo, co to porównuje. No ja wać Waltrę do Ursusa, tak? Ale bym przyzwonił tą... Tej osobówce. Ale bym przyzwonił, jakbym nie przyjechał, bo tutaj te porąbane są te samochody. Bo tu najczęściej na tej mapie wypadki się zdarzają. Ile razy już tu pod samochód wpadłem. W sumie nawet na odcinkach też powpadałem parę razy na odcinkach. Na odcinkach już parę razy w sumie wpadłem na... Pod auto tutaj. I to nawet nie raz. Więc tutaj... Trzeba strasznie uważać, jak się wyjeżdża z gospy. Z gospy, albo z rogi na gospę. Albo z rogi na pole, o, tak jak przed chwilą jechałem. W sumie to dwa razy bym skasował już moją Waltrę. Znaczy moją Waltrę, no. Już bym dwa razy Waltrę skasował. Pierwszy raz jak wyjeżdżałem na ten. Na ulicę. I teraz drugi raz w sumie jak wyjeżdżałem też na ulicę, no to... Bym w sumie dwa razy Waltrę skasował. No ale dobra. Dograbię sobie to ładnie. I zobaczymy, co tu dalej się wystruga. No i potem to pozbieram. Jak będę miał chęci... Tego to nie wiem, czy będę miał chęci jeszcze. No to sobie kultywatorem parę dziesiątką, ale... Ale wolałbym nie. No bo to wiadomo, jak to jest dziesiątką. W poprzednim odcinku kultywatorem jeździłem, więc wolałbym nie jeździć w tym odcinku. No a teraz jak to ładnie się grabi? Ładnie się grabi. Zaraz drzwi będą otwarte. Widzę, że tam się czają. O kurwa, pierdę grabi. Bo hałasowali auto. Słuchaj.
No i dobra. Podkrabiane, podkrabiane. Mówię to wszystko. Przez to, że za późno się zaczęło cię. Bo ile jest? O, 35 już. No trzeba coś pozbierać. No to, no mówię, pograbię to do końca i będę zbierał tutaj. Już nie będę męczył Ursusa. Już nie będę mojej siątki męczył, bo wtedy już na pewno godzinny odcinek by wyszedł. No tak, zanim to zgrabię, to będzie 40, około 40 minuty. No bo już jest 36. No nie, no tu mam około minuty grabienia, więc będzie około 37 minut. No ale już powiedziałem, że już Ursusem nie zjeżdżam. No bo to już za dużo czasu. No bo i tak będę jeszcze na gospie dzisiaj. I to dosyć dużo razy jeszcze będę z tą przyczepą na gospie, więc. Więc na spokojnie. Najdłuższy odcinek z Fleta na osadzie jest 49 minut. Czy ten będzie dłuższy? Może być dłuższy, może nie być. Nie wiem. Ale to już raczej zgrabię na jeden pokos, no bo nie chcę się robić tutaj dwóch pokosików z tego. Nie opłaca się. Więc sobie to ładnie dograbię na jeden pokos i tyle. Niestety clean został, ale ja się liczyłem z tym. Ile na godzinę? 15 na godzinę. Oczywiście sobie jeszcze raz przegrabię tutaj ten pokos, żeby to ładnie, ładnie wszystko grało. To mi to tak przegrabię sobie, o. No i dobra. Niech się składa moja skrabiarka, a ja idę do mojej walki. No i to jest poprzecznik, tutaj zawsze będzie taki w cieniu, więc ja nic na to nie poradzę. Tu zawsze będzie cień. Czy to będzie 8 rano, czy to będzie 12. W sumie o 12 może nie być cienia. Nie wiem, w sumie. No już ponad 50%. A, bo tu tego drzew było więcej nagrabione, bo to było z trzech przejazdów, tak jakby zrobione. Więc to też może dlatego więcej dało. No specjalnie sobie wziąłem tą małą przyczepę z odbierającym, żeby trochę sobie pojeździć. To raz, a dwa, że nie chciałem przesadzać z tą samozbierającym, żeby tego na jedną przyczepę nie zabrać. Przecież i tak by się na jedną przyczepę tego nie dało, bo musiał mieć chyba z taką przyczepę 200 ton, żeby to na raz zabrać. Nie chcę się tego co ja zagrać. Może później. Na razie trzeba fleta na osadzie nagrać. A po odcinku co będę miał do przygotowania? Na pewno będę musiał tą drugą łąkę dołapnąć chyba. Rzucić tam nawóz. Albo nawóz na odcinku, jakimś sobie rzucę kolejny. No teraz się rozejrzałem, bo ostatnio tych wypryz. No. Będę musiał. Po odcinku co będę musiał ogarnąć? No na pewno będę musiał czwórkę zwieść, ale to tam. Patrz, no znowu zapomniałem, że ten silos jest tutaj po prawej, a nie tam. Nie wiem, przyzwyczaiłem się, lecę prosto. To jest ten największy silos, więc tutaj powinno trochę wejść. No jak tamten silos weszł mały 60 ton, to tutaj powinno wejść więcej, tak? Nie chcę się teraz grać. No, no tak, przecież te silosy są tak zrąbane, że muszę jakiś sobie. Myślę, że z 2-3 sezony wymienię te silosy. Postawię sobie jakiś mały, mały betonowy silosik. Bo z tych kultur takie porąbane, co są te silosy.
Są tak popsute, że nie powinno za kółko wylecieć, a wyleci. I to wtedy już nie liczy się jako do silosa, tylko to się liczy już jako poza silosem. Jak się przykrywa, to wtedy zostaje to. To tak. Takie. Ale no nie będę się tłumaczył i to. No i teraz pełnoprawnie w sumie zobaczę z tego najdłuższego przejazdu, ile daje trawy. Bo tamte są kolejne krótsze przejazdy, więc to też już nie będzie takie miarodajne, ale. No ale daje pół przyczepy. 8 ton. No i tutaj sobie dozbieram te wszystkie takie niedokończone pokosiki i poprzecznika, ile wezmę, tyle wezmę. No mówię, ile wezmę, tyle wezmę sobie tego poprzecznika i tyle. Resztę na kolejne przyczepy się weźmie i tyle. Nie ma problemu. I tutaj są, można powiedzieć, że dwa, w sumie trzy długie, bo ten jest na prostym, to jest też długi. Dobra, nie będę świerał opowiadania, tylko pojadę to dosypać. Trzy długie przejazdy i jeden taki krótki. No więc jeszcze jest dwie. Dwie przyczepy śmiało. Porywek do trzech. 42 minuty, więc może być trochę. Może być to najdłuższy odcinek z tej serii. Może być, może nie. A żeby nie było, zobaczę sobie dokładnie. Playlisty. A jednak 53 minuty ten odcinek miał. Jeden najdłuższy, dobra. Myślałem, że sobie przypomniałem, że to trzeba skończyć. Syp, 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 syp. Jak najwięcej na środek trzeba sypać. Oczywiście sobie tym moim szaferkiem to podgarnę później, ale to później dopiero. Czyli takie co na 60 tam będę miał. Trawy, więc nawet spoko. Więc kiszonki mi starczy, a starczy na razie. Nie będę musiał robić kiszonki z kukurydzy. W sumie radę te dwa krótsze tutaj. Zresztą co to za różnica, czy jadę krótkim, czy długim. Prawie żadna. Krótki, ale tylko 15% mniej. Niż ten długi. Zbyt dużej różnicy nie ma. No, jeszcze dwie przyczepy. No to jednak trochę zostało jeszcze tych pokazów. No więc będzie co wozić. 45, no to 7 minut na dwie przyczepy. No pewnie będzie to najdłuższy.
Będzie, będzie. Na pewno będzie. Trochę sodzie zanim ja wysypię tą przyczepę i wrócę. Zielone światło mam zielone. Dobra, syp tą trawę. 60 ton, już mam 60 ton. A tam jeszcze dwie przyczepy. Więc lekko się przeliczyłem. No ale tak jak mówiłem, walterka fajna. Podoba mi się. Eleganty idzie. Dziesiąta 29 jest. I teraz no tak mi po prostu pasowało, dlatego tu wjechałem. Zielony. I teraz jak to zrobić? Dobra, jadę tym, bo tamtym i tak nie daje do końca. Więc jadę tym pokosem, bo tamtym i tak bym nie dechał, tak. No. Jeszcze prawie cała przyczepa da. Po sąsiadowym polu, widzę jak fajnie się skraca. Trzeba będzie je kiedyś kupić. Kiedyś będzie kupiony i tak. No bo każde pole musi być na mapie kupione. O, dziura tam była. Z prawej wolny, wolny. Z lewej wolny. A się co powołałem przed chłopem? Perfidnie. Nie chcę się grać w CS-a teraz. Ugram Falinga. No nie, ale będę musiał szuflować. Dosyć dużo zasylos wleciało. Ale te silosy są rozwalone. Się w nerwie to zaraz was zakryć i sobie postawię nowy silos. Ale taki już... sobie postawię silos taki murowany. To jest masakra z tym silosem. Że zobaczę, są może jakieś małe silosy fajne. Kiszonkę później. Dobra, z 50. Jak to pozbieram, to będzie akurat 53. Będzie najdłuższy dzień. Ja już nie będę świątki tutaj angażował w to. A czemu mi tak ścina tego farminga? Halo? Coś jest nie tak. Kurde, co miało na zasadzie być najszybsze ogarnięcia,
A wyszło, że siedziałem tu prawie 2 godziny. No może i tak. Ile tam było? 52,48 chyba. Ja to na rybę. To je. A, bluz, to się nie zjeżdżał. No ty nie pamiętasz, że bluz masz wziąć? A, bo tam było masło. To już się tym... A, upę tam tu jeszcze. No. No i dalej. Ile tej kieszonki? Myślę, że z tobą będzie. Myślę, że może być około 100 ton. Jo, będzie 100 ton, bo na pewno dychę wysypałem jak nic. Dychę wysypałem jak nic. A ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No, 100 ton kiszonki. Ja sobie to pozbieram i... wrzucę sobie to do mojego nowego silosa, którego zobaczycie w kolejnym odcinku, no bo to jest masakra z tymi silosami, co się dzieje. To jest masakra po prostu, co się dzieje z tymi silosami. No i dobra. Będziemy kończyć powoli ten odcinek. Walterka się spisała. Myślę, że u mnie na gospodarstwie się pojawi w niedalekiej przyszłości, no bo jest bardzo ładna. No bo jest ładna po prostu. Mi się podoba. Mi się podoba. Jak się komuś nie podoba, to trudno. Mi się podoba. 53 minuta jest, więc jest to najdłuższy odcinek z osady jak na razie. A jeszcze sobie zjadę ursusem, żeby mieć wszystko już na tip-top ogarnięte. W sumie jakbym chciał już pod kolejny odcinek mieć ogarnięte wszystko, to... musiałbym jeszcze skończyć kultywatorowanie, ale to wtedy by mi jeszcze zajęło 10 minut, a tego bym nie chciał. No ale tak to sobie przedłużę. W sumie nie chciałem już z tym zjeżdżać, ale zjadę, żeby nie było, zjadę. No jak ma być od A do Z, tytuł, że siano kieszonka od A do Z. Często takie tytuły dawałem. Więc... no. Więc sobie zjadę tym ursusem, żeby było wszystko na spokojnie. No. Za 10 minut. Nie, no fajny ursusek. Proszę, na okrągło jak skręcam, to ktoś tu łazi. No. A jeszcze na koniec odcinka wezmę sobie kredytu 10 tysięcy i wam coś pokażę. No. A, ja mam tylko 10 tysięcy kredytu, bo ja bez pożyczki jechałem, dobra. Ale wziąłem sobie to. Ten kredyt tylko po to, żeby postawić sobie generator. Nie ozdoby, tylko... jak to jest? W produkcji to musi być, dobra. Generatory. Chodziło mi o ten... mały wiatraczek. I gdzie by go postawić? No bo to jest takie fajne, malutkie. A sobie tu w garażu postawię. W garażu, w tym postawię. To daje... niby 1000 zł miesiąc, więc... więc to będzie... to, co on wyprodukuje, to będzie tak naprawdę szło wszystko na paliwo. Na paliwo i na nawozy. Chociaż nawozów na razie nie kupuję, ale... nie kupuję, no bo mam ten nawóz jeszcze od początku gry, co był. Ale już chyba się kończy ten nawóz. Czy nie? Jak to jest? Jedna paleta wapna. Trochę nasion mam jeszcze, to 1000 litrów i... 400 litrów nawozu, no więc to co będzie ten generator zarabiał, to będzie tak naprawdę na nawozy wszystko, co? Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka 55-minutowego, najdłuższy odcinek z serii Flet na osadzie, więc na razie, cześć, papa. Pa.